W tym odcinku testuję i rozbieram na czynniki pierwsze stację lutowniczą Aixun T3A, czyli chińskiego tańszego konkurenta dla JBC, nagroty C245 i nie tylko. Zapraszam na film. Partnerem tego odcinka jest firma PCBWay. Jest to producent wysokiej jakości obwodów drukowanych dla hobbystów i profesjonalistów. Już od $5 możecie zamówić tam 10 sztuk dwustronnych płytek PCB o wymiarach 100 na 100 mm. Aktualnie jeszcze przez kilka dni trwa specjalna akcja świąteczna. Wchodząc na ich stronę i wypełniając quiz, możecie liczyć na duże zniżki oraz kupony na usługi tej firmy. Polecam zapoznać się z ich ofertą, a teraz jedziemy dalej. Cały komplet przychodzi w dwóch pudełkach. W tym szarym pudełku znajduje się bardzo przyzwoicie wyglądająca podstawka pod kolbę. W pozostałych pudełkach mamy kabel zasilający, trzy zapasowe groty, przewód uziemiający, kopię rączki T245 w kolorze niebieskim oraz dwie gąbki do nałożenia na kolbę. W kolejnym pudełku znajduje się certyfikat jakości Aixuna, instrukcja obsługi po angielsku i po chińsku oraz sama jednostka centralna, czyli stacja lutownicza, całkiem dobrze zabezpieczona gąbką. Tak prezentuje się cały zestaw. Instrukcja obsługi nie jest jakoś bardzo rozbudowana, są tu podstawowe informacje. Rzućmy szybko okiem na parametry. Mamy moc 200 W, z tyłu wyjście zasilania 24 V, zakres temperatur od 100 do 500 stopni, maksymalny prąd do 8 A, waga stacji 520 g, wymiary. Stacja lutownicza obsługuje trzy typy kolb, T12, 936 oraz T245. Według producenta końcówka kolby jest połączona z uziemieniem. Obudowa jednostki centralnej wykonana jest z frezowanego aluminium. Sprawia bardzo solidne wrażenie. Z przodu mamy szklany panel, co jest dodatkowym plusem, gdyż szkło jest generalnie bardziej odporne na ewentualne odpryski gorącej cyny. Mamy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala. Jest to wyświetlacz graficzny. Dwa przyciski. Obrotowy encoder, również naciskany, który jest z metalowym pokrętłem. Pracuje on bardzo przyzwoicie. Tutaj mamy gniazdo do podłączenia kolby. Na boku obudowy znajduje się gniazdo USB-C, które służy do podłączenia do komputera w celu aktualizacji oprogramowania stacji. Z tyłu mamy gniazdo zasilania, włącznik, wyjście zasilacza 24V. Tu jest gniazdo uziemiające, a tutaj wpinamy kabel z sygnałem odłożenia kolby na podstawkę. Tutaj jest ciekawie wyfrezowany otwór, jakby na wentylator, ale z tego co widzę w środku wentylatora nie ma. Na spodzie mamy cztery duże gumowe pady, które zapewniają stacji stabilne spoczywanie na stole. Rzućmy okiem na kolbę. Na górze macie oryginalną kolbę T245 od JBC, na dole jest kolba Aixuna. Zauważcie, że ta druga jest zdecydowanie krótsza od oryginalnej. Odgiętki też troszkę się różnią, ale działają tak samo. Przewód z tego co widzę jest identyczny, zarówno jeżeli chodzi o średnicę, jak i jego zachowanie. Długość przewodu również jest taka sama jak w oryginalnej stacji JBC, około 1,5 metra. Kolby różnią się od siebie wtyczkami i gniazdami, także nie jesteśmy w stanie zamiennie tutaj ich podłączyć. W moim egzemplarzu kabel do tego wtyku jest źle zarobiony, jest nieodpowiednio zabezpieczony. W ogóle nie trzyma się na tej obejmie tutaj skręcanej. Także to jest do poprawki. Od góry, jak to bywa w chińskich klonach, nie ma tej zabezpieczającej tutaj gumy. Aixun dodaje dwie gąbki, które zakładamy w tym miejscu. Niestety w zestawie nie znalazł się przyrząd do ich założenia, no ale z tego co zauważyłem, kolba łatwo się rozłożyła. Także po prostu włożę tę gąbkę w ten sposób i powinno być ok. Spójrzcie jeszcze na tą wtyczkę, o czym mówiłem wcześniej. Ta obejma w ogóle nie trzyma tutaj tego przewodu. W ten sposób to długo nie podziała. Na początku myślałem, że to się zsunęło, ale po prostu został zalutowany za długi przewód. Zalutowanie jest prawidłowe. Tak czy inaczej w przyszłości trzeba będzie skrócić te przewody. Trzy pierwsze groty od góry to są te groty od Aixuna. Natomiast te na dole to są oryginalne JBC. Jak możecie zobaczyć tutaj porównując wizualnie chociażby, jakość wykonania tych grotów jest przyzwoita. Często w tych zamiennikach chińskich zdarzają się tutaj różne długości tych podkładek. Tak samo czasem zdarza się, że różna jest długość tutaj osadzenia tych kolejnych tulejek i tego bolca. Tutaj bym powiedział, że jest całkiem spoko. A tak to wygląda z drugiej strony. Aixun, oryginalne JBC. Widać, że te rezerwuary ciepła są troszeczkę inaczej wykonane. No ale też groty mają inne symbole, także też może być tutaj różnica w tym temacie. Tak to się prezentuje. Bardzo fajnie natomiast prezentuje się ta podstawa pod lutownicę. Jest ona wykonana częściowo z tworzywa, a częściowo z metalu. Ten uchwyt na kolbę jest regulowany. Jest on cały metalowy.
ta srebrna oraz czarna część. To jest prawdopodobnie aluminium. Wygląda bardzo podobnie do oryginalnego JBC. Tutaj mamy kolejny metalowy element. Ten cały element oraz ten czarny tutaj, do samego dołu tam włącznie, to wszystko jest aluminiowe. Reszta jest tworzywa. Z przodu mamy taki fajny silikonowy zasobnik na czyścik do grotów. Można go łatwo wymienić, potem włożyć z powrotem. Jest odporny na wysoką temperaturę. Kolba wchodzi gładko. Nie wypada. Praktycznie sama, jakby była na magnesie. Także tutaj żadnych zastrzeżeń. Z boku jest nawet miejsce na ten pałąk, który występuje w oryginalnej JBC do trzymania przewodu od lutownicy. Natomiast z drugiej strony mamy taki uchwyt, który służy prawdopodobnie do wpięcia tej podstawy do jednostki centralnej. Natomiast na pewno nie jest to ta jednostka, bo ona nie posiada takich tutaj wgłębień z boku. Podejrzewam, że Aixun po prostu wziął to z jakiegoś wyższego modelu i teraz sprzedaje to z tym niższym. Tutaj z tyłu mamy oczywiście przewód od wykrywania odłożenia kolby. Prawdopodobnie jest on połączony z tą metalową częścią gdzieś tutaj w środku. Załóżmy, że pracujemy sobie takim grotem, lutujemy. Nagle potrzebujemy zmienić na jakiś cieńszy. Co w tym przypadku trzeba zrobić? Zahaczamy tutaj o ten uchwyt grot, ciągniemy, nakładamy nowy grot i dopychamy go na przykład tym otworem. I grot mamy wymieniony. Analogicznie w drugą stronę. Ciach. Ciach. I grot wymieniony. Tak to działa. Jak zwykle, jeżeli sprzęt jest zasilany napięciem sieciowym i pochodzi od naszych chińskich przyjaciół, polecam przed pierwszym uruchomieniem rozebrać go, sprawdzić, czy w środku wszystko jest ok, żeby to pierwsze uruchomienie nie skończyło się czasem jakimś wybuchem lub po prostu porażeniem. Rzućmy okiem na razie. Wszystkie konektory izolowane, bardzo fajnie. Ale co to? Zobaczcie. Coś nam luźno ten konektor chodzi. No tak średnio to tutaj było zamontowane. Spójrzcie na to. To może w przyszłości iskrzyć. Trzeba to porządnie docisnąć. Ten jest trochę lepszy. Zdecydowanie te konektory są za luźno tutaj. A szczególnie ten. To gniazdo jest bezpośrednio połączone z uziemieniem z bolcem. I tutaj rozchodzi się na dwie części. Jeden przewód jest przykręcony tutaj do obudowy. Natomiast drugi idzie do płyty zasilacza. Także za to zdecydowanie plus. Jest to dość niezawodne rozwiązanie. To jest tutaj dość solidnie przykręcone. Te przewody od gniazda zasilającego DC idą pod spodem tutaj, pod płytą, zobaczcie. I oddzielone są taką przekładką prawdopodobnie z teflonu. Także oprócz tych luźnych konektorów, a szczególnie tego, nie ma się do czego przyczepić. To trzeba koniecznie poprawić. Gniazdo jest bez bezpiecznika, także pierwszy bezpiecznik będzie dopiero na płytce zasilacza tutaj. Trochę to trwało, ale udało się. Rzućmy okiem na ten zasilacz. Generalnie nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, jest to bardzo prosty układ. Tu na wejściu mamy termistor NTC do ograniczenia prądu rozruchowego. Tutaj bezpiecznik 3,15 A. Prosty filtr składający się z tego, co widzę, tylko z jednego kondensatora X oraz dławika podwójnego. Tutaj mamy mały mostek prostowniczy. Kondensator filtrujący po stronie pierwotnej. Jest to 100 mikrofaradów na 400 V. Tutaj jest kontroler PWM tego zasilacza, symbol pokażę Wam na ekranie. Tutaj mamy sprzężenie zwrotne na transoptorze. Możemy tutaj zauważyć również kondensator filtrujący zakłócenia typu Y, połączony pomiędzy pierwotną a wtórną stroną zasilania. Jako tranzystor kluczujący wykorzystano tutaj RSU7N65F. Jest to N-MOSFET na 650 V 7A. Dalej po stronie wtórnej mamy podwójną diodę Schottkiego SFF2004. Dwa kondensatory filtrujące po 1000 mikro na 35 V, dławik
oraz kolejny kondensator filtrujący 470 mikro na 35 V. Po zdjęciu tej izolacji teflonowej możemy zauważyć, że uziemienie podłączone jest do minusa zasilania po stronie wtórnej. Także nie ma tutaj separacji galwanicznej. Minus jest na sztywno połączony z uziemieniem. No i to zasilanie, które jest na tylnym panelu, jak możecie zobaczyć, jest tutaj równolegle podłączone do wyjścia dla lutownicy. Także raczej nie polecałbym tego wyjścia obciążać tutaj, jeżeli chcemy korzystać z pełnej mocy zasilacza. Bo z tego, co tutaj możecie zobaczyć, nie wygląda, jakby był w stanie w sposób ciągły zapewnić 200 W. Z drugiej strony jednak taka stacja lutownicza nigdy nie pracuje na pewnej mocy w sposób ciągły. Największy pobór mocy jest zaraz po załączeniu, kiedy grot jest zimny, a potem tylko po prostu dogrzewa, także raczej ten zasilacz nie będzie tutaj specjalnie obciążony mocno. Spójrzmy teraz na płytkę sterującą. Jest to wersja 1.2. Jak pewnie zauważyliście, nie ma tutaj zbyt wiele elektroniki. Zasada działania podobna jest bardzo do działania stacji na groty D12. Tak samo tej lutownicy, którą ostatnio recenzowałem. Mamy mikrokontroler GD32F303. Jest to ARM Cortex M4, potężny procesor. On tutaj się zajmuje wszystkim, począwszy od sterowania wyświetlaczem, obsługi przycisków, skończywszy na odczytywaniu temperatury z grota oraz sterowaniu grzałki poprzez ten tranzystor. Prawdopodobnie posiada również sprzętową obsługę USB. Tranzystor sterujący jest to PMOSFET o symbolu A04413. Tutaj mamy prawdopodobnie jedyny układ przetwornicy, który daje napięcie 3,3 V dla mikrokontrolera. No i całą resztę robi mikrokontroler. Ten cały układ wygląda tutaj na wzmacniacz sygnału z termopary. Niestety nie udało mi się odnaleźć jego symbolu. Opisany jest jako 541LP. No i co, to generalnie tyle, więcej tutaj nie ma. Tutaj mamy malutki bazerek. Tutaj wchodzi zasilanie 24 V. Stąd odlutowałem uziemienie. Z drugiej strony mamy wyświetlacz LCD, dwa przyciski, gniazdo dla kolby oraz encoder obrotowy naciskany. Jak możecie zobaczyć tutaj pod spodem, nie ma tutaj żadnych innych elementów elektronicznych. Tam jest tylko złącze od wyświetlacza, nic więcej. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzimy standardowo, czy grot jest uziemiony, chociaż w tym przypadku to jest jedynie formalność. Musi tak być. No i zobaczcie, mamy 0,4 ohma, także prawidłowe uziemienie grota. OK, podłączyłem tutaj zasilanie, podstawkę oraz kolbę. No i włączmy stację. Mamy tutaj duże cyfry pokazujące aktualną temperaturę na grocie. Tutaj na dole są trzy komórki pamięci z ustawieniami temperatury. Tutaj mamy taki pasek, który wskazuje aktualnie podawaną moc na grot. Tutaj nawet znalazło się miejsce na zdjęcie kolby, zobaczcie. Ciekawe, czy po zmianie kolby na T12 zmieni się to zdjęcie. Podejrzewam, że tak. Tutaj mamy aktualnie ustawioną temperaturę. Dormancy znaczy, że kolba jest odłożona na podstawkę. A tu u góry mamy już taką małą czcionką, napięcie zasilania, czas pracy stacji, wersja oprogramowania oraz temperatura otoczenia. Teraz tak, po wciśnięciu tego enkodera pojawia się taki wykres temperatury od czasu. Podniosę teraz na chwilę kolbę, żebyście mogli zobaczyć. Tak to mniej więcej wygląda. Raczej nie jest to jakaś przydatna rzecz, taki bajer. Klikamy i wychodzimy z tego jeszcze raz. Przycisk CH służy do zmiany tych ustawień na dole, a raczej do ich wybrania, bo zmienić ich się tutaj nie da, to można zrobić dopiero w menu. Natomiast przyciskiem Set wchodzimy do menu. I tutaj mamy tak, kalibrację pięciopunktową, zobaczcie. Wybór języka, oczywiście angielski i chiński. Tutaj możemy ustawić maksymalną temperaturę, jaką da się ustawić na stacji. Tutaj możemy zablokować ustawienia temperatury. Tutaj mamy wszystkie ustawienia odnośnie podstawki. Zobaczcie, temperatura, opóźnienie, czy ma się pokazywać na wyświetlaczu, czas, po którym stacja przejdzie w tryb uśpienia, a tutaj ustawienie trybu standby, czyli podejrzewam, że jeżeli będę trzymał kolbę w ręce, stacja również przejdzie w tryb standby. Dalej mamy sound, czyli wyłączanie buzera. Może to faktycznie zrobię, bo strasznie jest skurzający w tym przypadku. Tutaj dopiero mamy te trzy komórki pamięci, które możemy sobie ustawić. Regulacja jest co 5 stopni. Tutaj jest reset do ustawień fabrycznych i system info, czyli wersja programowania i typ urządzenia. Oprócz tych trzech komórek oczywiście możemy sobie tymczasowo ustawić temperaturę, jaką chcemy. Ona się wtedy tutaj pokazuje i zmienia się co 5 stopni.
Całkiem przyzwoicie to wygląda, wyświetlacz jest wyraźny, duży, jak na LCD jest w miarę kontrastowy. Teraz sprawdzimy, jak szybko stacja osiąga temperaturę roboczą. Ustawimy 350 stopni. Zobaczcie. No i podnoszę kolbę, uwaga. I już, mamy 350 stopni. Nie wiem, ile minęło, może 2, może 3 sekundy. Po odłożeniu stacja przechodzi od razu w tryb uśpienia. Podniosę jeszcze raz kolbę. No i teraz oczywiście temperatura została uzyskana dużo szybciej. Jak mogliście zauważyć, przez chwilę na wyświetlaczu pokazywało się nawet 380 stopni. Z tego co się dowiedziałem, jest to specjalnie zrobione w algorytmie rozgrzewania kolby, żeby po prostu skompensować te pierwsze rozgrzewanie i przyłożenie do jakiegoś elementu. Stacja po prostu przez chwilę daje większą moc, żeby nie było zbyt dużego spadku temperatury. Jest to rozwiązanie skopiowane również od JBC. Teraz sprawdzimy sobie, jaką maksymalną moc pobiera ta stacja lutownicza. Tutaj jest już mój standardowy zestaw testowy. Kolba włożona jest do pojemnika z zimną wodą destylowaną. Po uruchomieniu stacja zacznie tą wodę podgrzewać, wtedy przez dłuższy czas będzie pobierać maksymalną moc, którą będziemy mogli odczytać na tym oto mierniku energii. Tutaj w prawym górnym rogu zrobię jeszcze pomiar napięcia wyjściowego, tego tutaj z tego zasilacza. Dzięki temu będziemy mogli ocenić mniej więcej, jak bardzo obciążony jest ten zasilacz, czy daje sobie radę, czy po prostu już jest wszystko na styk. Startujemy. Zobaczcie, mamy 24,1 V. 190 W mocy. Napięcie spadło na 23,4 V. Czyli 0,7 V. Nie tak bardzo dużo, ale spadło. No i tak to wygląda. Zauważcie, że woda od razu zaczęła się gotować w tym kieliszku. Także moc jest tutaj faktycznie duża. Woda już wrze, zaraz będzie się gotować. Także możemy poczekać chwilę. Zobaczymy, że coś się stanie. No i proszę bardzo, możemy robić herbatę. Żadnych problemów tutaj nie ma. No i teraz po osiągnięciu temperatury 350 stopni, napięcie zasilacza wzrosło już do 24,05 V. No a tak to wygląda. Czy zgadza się z deklaracją producenta? Można powiedzieć, że tak. Wiadomo, że sprawność tego zasilacza nie wynosi 100%, więc nie ma fizycznie możliwości, żeby na tym grocie było 200 W. Ale nie ma się też specjalnie o to czepiać. Według mnie te 200 W, które podaje producent, powiedzmy, że jest blisko prawdy. Jak możecie zobaczyć tutaj w menu, mamy 5 punktów kalibracji. Także teraz sobie sprawdzimy te 5 punktów pomiarowych termometrem. Mam ustawione 100 stopni. Zobaczmy. Max, to jest max, 87,6. Teraz 200 stopni. Jest 201, także bardzo dobrze. Ok, 300 stopni. Tu już mogę dać trochę cyny. No jest ładnie, 298, 299, proszę. Praktycznie nie trzeba kalibrować. 400. Tu trochę przestrzeliło na początku, ale dalej się utrzymuje, czyli 413 jest. No i 500, nie wiem jak tutaj będzie z cyną. Czy się nie spali. Przy 500 również prawie idealnie, zobaczcie, 499. Także też praktycznie nie wymaga kalibracji. Tak to ustawiłem, zobaczcie. I klikam OK. No i sprawdzimy teraz jeszcze raz. Przy tych 100 stopniach była największa odchyłka. No i poprawiło się, zobaczcie. Nieźle. No jest 100 stopni. Przy 200, zobaczcie, jest prawie 200 idealnie. Przy 300 trochę spadło, zobaczcie, no, ale to też jest, może być mój błąd tutaj, także ciężko powiedzieć. Zawsze ten styk tutaj jest inny trochę. 400 stopni, mamy 401. No i 500 stopni. Maksymalnie było 487. I szczerze powiedziawszy, nie mam zamiaru dłużej grzać takiej temperatury. Także tak to wyszło. Przy 400 stopniach się poprawiło. A reszta bym powiedział, że raczej bez zmian. Zresztą jak widzieliście na początku, kalibracja nie była tutaj raczej wymagana. Temperatury były naprawdę w porządku. Także powiedziałbym, że coś tu działa, no ale też jest kwestia mojego tutaj styku do tej termopary. Powiedziałbym, że jest ok. Teraz wam pokażę, jak zaktualizować firmware. Wchodzicie na stronę jcprogrammer.com download i pobieracie z czwartej pozycji iXune Platform Installation Package. Następnie otwieracie, instalujecie i tak dalej.
Po uruchomieniu aplikacji wyskakuje okno z jakąś tam dostępną nową wersją programu. Ja to okno normalnie zamknąłem. Wybieramy drugą ikonkę Tool App. Klikamy tutaj w FT232 Drive Install. Wyskakuje takie okno, instalują się sterowniki. Potem dajemy Enter, konsola się zamyka, sterowniki są zainstalowane. No i teraz po prostu podłączamy kabel USB-C do komputera i do stacji. Po chwili powinna się tutaj pokazać. No i proszę, jest device connected. Tutaj mamy historię aktualizacji. Proces aktualizacji przebiega automatycznie, także nie pokażę Wam tego tutaj, bo zrobiło się to samo przy pierwszym podłączeniu tej stacji. Ale jak możecie zobaczyć, firma dba o to urządzenie, bo ostatnia aktualizacja jest z 24 października. Jest tutaj jakieś wsparcie, także jak na chiński produkt, to jest to naprawdę rzadko spotykane. Także tutaj duży plus dla Xuna. Kabel USB-C nie jest dołączony do zestawu, więc musimy sobie go we własnym zakresie zorganizować. I to generalnie tyle, jakichś większych problemów nie było. Stacja jest aktualizowana i jedziemy dalej. Stacja ma niewątpliwie kilka dużych plusów. Przede wszystkim ogromna moc, która jest dostępna w ułamki sekund na grocie. A to głównie dzięki zastosowaniu systemu kartridżowego JBC. Jak na chiński produkt, jakość wykonania jest naprawdę spoko. Do podstawki nie mam żadnych zastrzeżeń. Obudowa z frezowanego aluminium, z przodu mamy szkło. Także w tym przedziale cenowym naprawdę nie ma się iXun czego tutaj powstydzić. Oprócz tego ładny, duży, czytelny wyświetlacz. Możliwość aktualizacji oprogramowania bez większych problemów. Głównym minusem według mnie jest sprzedawanie tej stacji z grotami o takich końcówkach, które są bardzo mało użyteczne. Nie pozwalają na wykorzystanie potencjału tej stacji. W większości przypadków będziemy je musieli wymienić na takie, które pasują do wykonywanej przez nas pracy, także od startu dochodzi niemały koszt wymiany grotów. Kolejna sprawa, takie małe niedoróbki typu ten kabel. No nie wygląda to zbyt dobrze. Kalibracja mogła być troszkę lepiej zrealizowana, przynajmniej tak, żeby stacja informowała, że zostały wprowadzone pewne ustawienia. Ale generalnie, czy poleciłbym tę stację? Według mnie jak najbardziej, jeżeli znajdziecie ją w dobrej cenie, zdecydowanie jest warta zakupu. Jakiś czas temu publikowałem post na swojej społeczności, kiedy iXun dopiero co otworzył swój sklep na AliExpressie i można było tę stację z tą podstawką kupić za 580 zł, także to był kosmos. Za te pieniądze to nawet nie ma o czym mówić, ale teraz cena jej skoczyła dość mocno. W tym momencie jest to około 830 zł z Chin, także no według mnie lepiej szukać w Polsce, bo widziałem, że już niektóre sklepy sprzedają tam w okolicach 1000-1100 zł, a macie jeszcze gwarancję do tego i tak dalej.
dzisiaj. Tyle ode mnie, jeżeli macie jakieś pytania, opinie, zapraszam do komentarzy. Ja się już z wami żegnam, do następnego filmu, trzymajcie się.